Polacy w sondażu o służbie wojskowej: wyniki mogą zaskakiwać sondaż, czy obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić. Prawie 44% badanych chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wynika z sondażu IBRIS. Znak zapytania jak pokazuje badanie kobiety chętniej niż mężczyźni popierają przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Na pytanie, czy pan pani uważa, że Polska powinna przywrócić zasadnicza służbę wojskową, obowiązkową służbę wojskową? 43,8% respondentów odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania było 52,5%. Wynika z sondażu IBRIS na zlecenie Radia Z. Co ciekawe, widać wyraźną różnicę w podejściu do tego tematu u kobiet i mężczyzn. Jak wynika z badania, 49% badanych kobiet jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej, podczas gdy tylko 39% mężczyzn popiera takie rozwiązanie. Przecząco na pytanie o przywrócenie obowiązek służby w wojsku odpowiedziało 47% kobiet i 58% mężczyzn. Obowiązkowo do wojska. Łączę to z potrzebą poczucia bezpieczeństwa to bardzo interesujące wyniki. Łączę to z potrzebą poczucia bezpieczeństwa, komentuje w rozmowie z interią.pl profesor. Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Obowiązkowa służba wojskowa to większa armia, większa armia to większe poczucie bezpieczeństwa. I więcej kobiet wyraża tę potrzebę, zapewne dlatego, że mają poczucie, że to nie one będą wezwane na służbę. Mężczyźni, których takich obowiązek bezpośrednio by dotknął, nie wskazują tak ochoczo na powrót do tej praktyki, mówi. Jak zaznacza, bez dodatkowych danych trudno wskazać inne uzasadnienie. To jedna z wad prostych badań sondażowych, dlatego proszę pamiętać, że prawdziwa socjologia bada znacznie głębiej, pyta dokładniej, żeby można było mieć pewność, co ludzie mają na myśli, wskazuje. Wyniki sondażu była groźba wojny Rosji z Ukrainą. Badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 1100 respondentów w dniach 18-19 lutego 2022. Czy sytuacja w Ukrainie miała wpływ na udzielane odpowiedzi? Wydaje mi się, że badanie było przeprowadzone za wcześnie, by można było wskazywać na taką zależność. Jeśli sondaż byłby przeprowadzony dziś albo za kilka dni, myślę, że wpływ bieżących wydarzeń byłby większy. Zawsze pewne zjawiska, które wpływają na postawy ludzi w badaniach uwidaczniają się z opóźnieniem, wskazuje profesor Krzemiński. Tymczasem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że rząd przyjął projekt ustawy o obronie ojczyzny. Zakłada ona m.in. szybszy wzrost nakładów obronnych w odniesieniu do PKB, nowe źródła ich finansowania, możliwość nabywania sprzętu przez wojsko w drodze leasingu. W ustawie zawarto także zapisy o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej.